Konkursy przedmiotowe, które odbywają się przez cały rok szkolny, to nie tylko współzawodnictwo, nie tylko sprawdzanie bardzo już wąsko, wysoko specjalistycznej, powiedziałabym, wiedzy przedmiotowej uczniów w najstarszych klasach szkół podstawowych, ale również dla nich taki, powiedziałabym, no, ważny wynik, ponieważ ten tytuł laureata pozwala na wybranie szkoły ponadpodstawowej, tej, której się chce, i wejście do niej, można by powiedzieć, poza rekrutacją ze 100% pulą punktów. Natomiast to, co dzieje się przez cały rok, myślę, że jest bardzo istotne i dzisiaj właśnie to będziemy podsumowywać, czyli wręczać nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, ale też tych konkursów wojewódzkich, które są międzytematyczne, które są dla różnych typów szkół. Zdarzają się perły, laureaci, którzy są na przykład laureatami z dwóch przedmiotów. Szczególnie tutaj to zestawienie języka polskiego, matematyki bardzo cieszy, bo to pokazuje również taką, w przypadku szczególnie uzdolnionych uczniów, wszechstronność. To, tak jak już mówiłam, nauczyciel, który w tym roku wychował 4 laureatów w konkursie geograficznym, ale dla każdego z tych, którzy doszli do etapu wojewódzkiego, zostali finalistami, laureatami, dzisiaj naprawdę ogromne gratulacje. Ja to jestem laureatką z języka polskiego i z matematyki też. Jak ci poszło w tych obydwu miejscach? Bardzo dobrze mi poszło, zadowolona jestem. Porówno było, o dziwo. Miałam chyba 34 punkty w każdym z tych, bo to jest takie wyróżnienie, takie właśnie pierwsze takie wyróżnienie, takie bardziej poważne. Już nie musiałam egzaminów pisać i tak fajnie było przychodzić do szkoły po prostu, popatrzeć, jak inni piszą. I dużo dla mnie znaczyło, dużo wsparcia otrzymałam. Na razie nie mam takich typowych planów, wiem, że idę już do liceum i tak się przygotowuję na tą przyszłość, ale już tak typowo to jeszcze nie wiem. Dużo pracy to też na pewno, też wsparcie od nauczycieli na pewno dużo pomaga, bo bez wsparcia myślę, że nie udałoby mi się. Ale ogólnie też zaparcie, właśnie ambicje. I to pomaga bardzo mocno. Ogólnie robiłam zadania z poprzednich lat, też pani przygotowywała dla mnie materiały i w sumie tak wyszło. Głównie to pomoc pani, bo ona tak głównie dawała mi zadania, ja je robiłam bardzo sumiennie i tak właśnie wyszło. No muszę powiedzieć, że z takimi uczniami praca to sama przyjemność. Po prostu to jest uczennica, która no, ma taką swoją wewnętrzną motywację, ambicje. I w sumie to ona mnie jak gdyby zagrzewała właśnie do tego, żeby jeszcze więcej, tak? Jeszcze więcej. No taka jest Agata po prostu. To jest taka nasza perełka. Z matematyki wydaje mi się, bardzo dobrze poszło i to od razu po konkursie nie miałam żadnych obaw, ale z fizyki był od razu po konkursie taki lekki stresik tymi wynikami, ale na szczęście się udało. Bardziej wolę matematykę niż fizykę, ale fizyka też jest moim konikiem tak zwanym i oba te przedmioty też bardzo lubię. No na pewno to wyróżnienie jest ważne, bo jestem jakoś doceniony i jest to naprawdę fajne wydarzenie, bo też wielu innych uczniów można nagrodzić. Jestem laureatem z matematyki. Miałem 90%, więc prawie mi się nie udało, ale ogólnie to olimpiada była bardzo prosta. Lubię matematykę, jestem z tego dobry i miałem nadzieję, że właśnie będę laureatem, ale nie byłem pewien, bo pierwszy raz szedłem w ogóle na olimpiadę, ale jakoś mi się udało, na szczęście. No właśnie, co to dla ciebie znaczy, to wyróżnienie tutaj, w tym miejscu? No, na przykład, że nie będę musiał pisać egzaminu, dostanę dodatkowe stypendium i do każdej szkoły się w sumie dostanę w Polsce.